Cześć, jestem Karol. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się czworobokiem. Wyjaśnię ci, co to takiego i dlaczego jest takie fajne. Ale najpierw, o ile jeszcze tego nie robisz, proszę cię o subskrypcję i standardowo o łapkę w górę. A teraz przejdźmy już do tematu. Jak wspomniałem, dzisiaj zajmiemy się czworobokiem. Czworobok to nic innego jak przestrzeń pomiędzy linią serca i linią głowy. A skoro zakończyliśmy już omawianie i jednej, i drugiej, Myślę, że najlepsza pora na to, żeby właśnie zająć się dzisiaj nim. Co on wnosi do odczytywania z dłoni? Jeśli umiesz już odczytywać linię serca oraz linię rozumu, to w sumie niewiele. Jednak jest dosyć szybką metodą na odczyt. Zwłaszcza rozczytywanie go potrzebne jest, kiedy pracujesz na ulicy, gdzie przewija się dużo osób i ważny jest czas, żeby obsłużyć jak najwięcej klientów. Odczytywanie czworoboku jest szybkie. Ale mało szczegółowe. Jednak też bardzo proste do nauczenia się, gdyż rządzi tam jedna zasada. Im linie są bardziej oddalone od siebie, tym osoba jest bardziej otwarta. Za chwilę wyjaśnię to na szczegółach. Postaram się rozrysować Wam dwa najbardziej skrajne przypadki, i na nich będziemy pracować. Taki przypadek, który jest za mną, jest dosyć standardowy i jego też łatwo odczytać. A więc Mamy wyraźną, długą linię głowy. Prostą. Co znaczy, że taka osoba będzie miała umysł analityczny, ale nie będzie sobie bardzo komplikować. Może okazać się też sceptyczna. Jest to linia najczęściej spotykana. Jeśli chodzi o linię serca, jest ona zrównoważona pomiędzy palcem wskazującym oraz palcem środkowym. Palec wskazujący i zakończenie pod nim. Najczęściej cechuje osoby egoistyczne. Natomiast jeżeli chodzi o palec środkowy, najczęściej kazuje osoby idealistyczne. Takie zakończenie pomiędzy oboma palcami jest jak najbardziej zrównoważone. Jeśli więc weźmiemy pod uwagę taki właśnie czworokąt, to otrzymamy osobę niczym się nie wyróżniającą. Pod tym względem będzie całkowicie przeciętną jednostką. Zatem weźmy teraz bardziej skrajny przykład. Czworokąt tutaj jest wyjątkowo cienki. Linia serca kończy się pod palcem wskazującym, co świadczyłoby o dosyć wysokim ego. Podobnie skrajne będzie zakończenie na linii głowy skierowane ku palcu Merkurego, co będzie świadczyć o materializmie. Przestrzeń tutaj jest dosyć wąska. I tu trzeba zaznaczyć, że im węższa jest ta przestrzeń, no, tym gorzej. Zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby trzecie. Bo właściciel z takim układem będzie czuł się całkiem dobrze. Będzie wpatrzony w siebie oraz będzie materialistą. Co tu dużo mówić, to może być osoba samolubna. Od razu jeszcze raz podkreślę, że ta metoda jest dosyć szybka, jednocześnie mało szczegółowa. I lepsze niż rozczytywanie tego, jak wąski jest czworokąt, będzie rozczytywanie pojedynczych linii. Ok, to teraz czas na drugi skrajny przykład. Mamy tutaj linię serca, która kończy się pod palcem środkowym, co będzie wskazywało na osobę dosyć idealistyczną, oraz zakończenie linii głowy, które wskazywałoby na dosyć dużą wyobraźnię. Będziemy więc mieć idealistę z wyobraźnią nastawionego na kontakt z innymi ludźmi. Osobę, która może w swoich poglądach okazywać się skrajnie naiwna. Tak więc podsumowując, jeśli chodzi o czworobok: im szerzej, tym osoba może być bardziej otwarta, ale też i bardziej naiwna. Im wężej, tym bardziej zapatrzona w siebie i samolubna. To tak w skrócie, jeśli chodzi o czworobok. Osobiście unikam używania tej metody. Jest prosta, szybka, ale nie pozbawiona wad. Jednak czworokąt posiada też cechy, na które trzeba zwrócić uwagę. Są to znaki szczególne, które znajdują się w środku tego obszaru. Przyjęło się, że jeżeli chodzi o niego, nie mogą przez niego przechodzić żadne inne linie poza linią przeznaczenia. Ewentualnie bardzo wyraźną linią zdrowia. Każdy dodatkowy znak raczej nie jest dobrze tu widziany. Mogą pojawiać się różne krzyżyki, czasami nawet podwójne. Jeśli chodzi o to, mają swoje znaczenia, ale to myślę, że w następnych odcinkach wyjaśnię, co oznaczają. Na dzisiaj myślę, że wystarczy. Jeszcze raz zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału. I polubienia tego filmu. A jeśli interesujecie szczegółowe rozczytanie Twojej dłoni, możesz skontaktować się ze mną osobiście. W opisie zostawiam link do mojej strony na Facebooku. Teraz dziękuję już za oglądanie.